Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. Zostawcie oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek. Jak jesteście nowi na kanale, pamiętajcie, że w opisie macie linki do social mediów. No tak jak mówiłem, zaczynamy sobie odcinek od miejsca, do którego zmierzałem i mówiłem o tym miejscu w ostatnim odcinku. Okej. Starożytna stabliczka. O kurde, tam co mi się... Aha, tam jeszcze coś jest. Serio? W sumie nie wiem, czemu mnie zaatakowali, no ale sami tego chcieli, nie? Szczęśliwa godzina, Grecja Megaris. Na zewnątrz jest zbyt niebezpiecznie, do tego czekam na dole. Z dala od wojny, jaskinię opuszczam tylko po to, żeby uzupełnić swój kielich. Gdy już z niej wyjdę, ruszam na północny zachód. Od pola bitwy w lesie Trin znajdziesz mnie przy ołtarzu ofiarnym u stóp samego boga wina. Aha. A tabliczka? No dobra, mamy starożytną tabliczkę kolejną. Tylko nie wiem, co mi to dało na razie. Ale pewnie mi coś to da w końcu. A, i tutaj jest jeszcze jakiś obszar. Panormos. Okej. Podejdźmy. To jest jakieś miasteczko. Może jak tu podejdę, to mi się jakiś quest jeszcze odsłoni. Ale chyba nie. Tutaj wygląda, jakby wszystko było spalone w tym miejscu. Ale ja tu nie byłem? Aha, bo tu są chyba moi. Jeśli się nie mylę. Ta, tu są moi, dobra. Warownia. W takim razie trzeba jechać na drugą stronę. Aha, lol, bo myślałem, że weźmie i ten przez wodę mnie zmusi do płynięcia. Co tu ostatnio wziąłem tego typa, ściągnąłem i mnie wszyscy zaatakowali. Mam nadzieję, że zapomnieli o tym. Nie mam za bardzo ochoty z nimi walczyć. Dobra, nikt mnie nie wyhaczył. Okaże się, że ten typek za nami jedzie. Do tego miejsca. Trzeba jakoś od boku będzie wejść. Znaczy też nie mają za wysokich leveli. Tylko jest ich w cholerę i trochę. To jest jakieś wejście podziemne. Ilu ich jest? Czy ja już tu mam oznaczonych 3? 4 gości. Co jest? Karos nie jest dostępny? Czemu? Nie trenują chyba. Dobra, no standardowo pójdziemy górą, nie?
Chyba mam wszystkie cele zaznaczone. Wszystkie skarby. Nie idź mi, gościu, nigdzie teraz. Warto było wziąć ten mocniejszy atak. Też tak myślę, goście, że musisz to sprawdzić, co tu się wydarzyło. Ale jakby ci to powiedzieć, nie jesteś w stanie tego zrobić. Okej. Ktoś was po kolei tu wykańcza, panowie. A jest to baba. Mówisz, że kogoś tam widziałeś? Nie, no jak? Tam nikogo nie było, chłopie. Coś ci się musiało pomylić. A ten kurna co? Jak ja już ci na gościu kolejnego kolegę ściągnąłem, kapitana tym razem. I co teraz zrobisz? O kurde jebany. A, probiony na głowę. Siema. Byku. Co tam? Ej, po tej linii mogę przejść? Bo jak mogę, to zrąbiście. No kurde. Esa. Wchodzę tutaj, biorę skarb, podkładam pułapeczkę na następnego kolegę. O kurwa. Misklik. Ukończ wszystkie cele w obozach bandytów z 4 na 10. Aha, okej. Check the body. Elo. Się pojawiam i znikam. Kolega poszedł spać. Cyk. Tu sobie jeszcze przeszukamy. Dobra, niedużo gości już zostało. Okej. Kolejne ogarnięte. Tu jakiś typ idzie. Siema.
That's too good for you. No witam. You can't win. O, on jeszcze żyje. Już mi się wydawało, że odleciał. Siema. Po co go brałeś na plecy? Starego. O, niedźwiedzia tu trzymają, fajnie. Szkoda, że wcześniej nie widziałem, bo bym go wypuścił. Złup skarbiec polis. Okej. Okay. To mi się podoba. Coś do zebrania. Tam coś do zebrania. Już niedużo gości zostało. Sobie zbierzemy jeszcze też. O, cyk. Rozpalimy ognicho, bo tu kolegą za zimno. A ty, przyjacielu, się zdecyduj, czy idziesz do góry, czy na dół. Już nie zdążysz. Okej. Jeden skarb i jedna. Do spalenia i chyba jeden gość gdzieś tu jeszcze jest, tak mi się wydaje. Może jeszcze nikogo nie ma? Też jest to bardzo prawdopodobne. Dobra, bo trochę tutaj ciemno. Rozjaśnijmy sobie to miejsce. I ostatni skarb się kryje gdzieś tutaj. Dawaj, Kassandra, właś tu. No i gotowa miejscowa. Dobra. Możemy stąd spadać. Sorry. Dobra, mapka. Tu się coś pojawiło. To bierzemy. Aha, i tu mogę coś... Ten, i tu mogę coś... No dobra. A najpierw to. Kurde, tu jest tyle rzeczy różnych do robienia w tej części, że ja nie wiem, w co wsadzić ręce, nie? Serio. Czego ci gościu potrzeba? You sail aboard the Adrestia with Farnavas. How do you know this, stranger? I once stood alongside him, until a filthy pirate ran his blade through my back. Now I can barely stand straight. I was replaced by you. I'm sorry to hear of your injury. I had no idea I was taking anyone's place. The worst part is, I always dreamt of sailing with my son. But with my back, I can't even collect enough wood to build a felucca for him. So you want me to give you some drachmi? Yes, any drachmi you can give helps. Masz, it's all yours. No problem. Dla mnie spoko, żaden problem. Okej. Okay. No i co? I to jest podboje. Dołącz do tej frakcji podczas bitwy o podbój Polis Megaris. Pomoc w osiągnięciu zwycięstwa zostanie nagrodzona dwoma elementami epickiego wyposażenia. Podbój normalny, Sparta. Dołącz do tej frakcji podczas obrony Polis. Pomoc w udanej obronie zostanie nagrodzona
jednym elementem epickiego wyposażenia. Ale kurna, czy to ma w ogóle sens robienie tego? Postacie. Więc tu są zadania. Zleceniodawca, zapomniane mity i bieżący cel, zadanie ograniczone czasowo, tablica informacyjna, zleceniodawca, zadania losowego. Totalnie tego nie ogarniam, nie? Requesty tu robię się, które nie. Dobra, czy coś jest innego tutaj jeszcze do zrobienia na tej mapie oprócz tego questa? Z tego co widzę, to tutaj nie ma nic innego. Tylko to. No i to. Tylko ja wolę być za Spartanami czy za Atenami, bo w sumie tutaj z tego co się orientuję, to czyszczę. Wszystko co jest związane z Atenami. To zadanie skąd się wzięło? Okej. Okay. Bracie, schowaj resztę złota, odnosi do niej kryjówce, nie da. Skamy się w pojedzie, już... Okej. Okay. No to są kolejne, nie? To jest co chwilę. To też jest co chwilę. To też. I to też. Nie ma sensu brać tych zleceń i kontraktów. Nie będę tego robił. Chyba, że ktoś mi napisze w komentarzu, że coś mi to da. W niektórych portach możesz przywołać statek, okej. Okay. Będę pamiętał. Dobra, pojedźmy tam. Ale tak szczerze, to ja i tak, z tego co się mi wydaje, to i tak chcę wykończyć jednych i drugich. W sensie i Ateny, Czyków i Spartan, nie? Okej. Trzynasty level. Szybko to leci. Bardzo szybko. Cztery procent do asasyna git. Masz niedawny punkt zdolności. Aha, okej. Okay. Myślałem, że punkt ten. Mogę walczyć i po jednej, i po drugiej stronie. Dobra, weźmy sobie, pójdźmy jeszcze raz po stronie Spartan, zobaczmy. Can't get those god fucking Athenians off our backs, and the battle's brewing along our defenses. Interested in fighting alongside true warriors for Sparta today, Mistios? No, chcę. I'll join you. Good. We're glad to have your support. Ale myślę, że to już ostatni raz. Nie będziemy ani robili tablic informacyjnych, czyli zlecenia i kontrakty odpadają. Wygląda to identycznie tak jak ostatnio, z tego co tu widzę. Ale oni są prości.
Ale dzięki temu, że to robimy, to odblokowują nam się tutaj rzeczy różne, nie? Okej. No będzie nasze, bo ja połowę ludzi ściągam, nie? Kolejny. To jest identyczna walka jak przy ostatniej bitwie, nie? Więc seryjnie, nie? Zrobię to jeden raz i tyle. No, jedyne co, to mi się dzięki temu blokowują te premie większe, nie? No, będzie koniec po bitwie. No i tyle, nie? Bohater do wynajęcia. No dobra, i zobaczmy sobie mapę teraz w tej chwili. Jak to wygląda na mapie? Nic tu się nie zmieniło, tak szczerze mówiąc. Dobra, lecimy dalej, nie? Nie ma sensu. Zobaczmy sobie zadanka. To jest na całym świecie. To są zlecenia, to mnie nie interesują. Kontrakty mnie nie interesują. No tylko to, nie? Zobaczmy ekwipunek, bo na pewno mamy go sporo, a mamy jeszcze parę minutek. Wojownika, no super. Się cieszę, kurde, bardzo z tego powodu, nie? Że tyle ciekawych rzeczy mi się odblokowało do wojownika. Legendarnych zwłaszcza, nie? Skoczę jeszcze do kowala przy okazji. Rozmontuję wszystkie szare itemy, a wszystkie lepsze posprzedaję. Tak chyba będzie git. Dobra, który ja mam łuk na 11 założony? Plus 6. Nic tu się nie zmienia. Są identyczne. Okej. Co mamy tutaj? To. A tu trzymam w sumie znalezione, więc też spoko. Hełm. Hełm mam na 10. Założony i raczej go nie zdejmę w tej chwili. A przez to, że mam dwa złote itemy, jeden dla wojownika i drugi też dla wojownika. Więc ogólnie fajnie. O, tu coś jest nowego, dobra, mamy 9 level, zobaczmy czy coś jest lepsze. To jest pancerz asasyna, też jest asasyna. Też jest co prawda asasyna, ale gorszy. Okej, i buty jeszcze mamy. Ale buty mam na 11. No dobra, to tu mamy ogarnięte zdolności. Wejdźmy sobie. Muszę znowu nadal postąpić po ten fabule, zrobić postęp tam. Na 16 levelu dopiero będę mógł coś zrobić. Okej, porozmawiajmy z tym gościem, a po drodze jest chyba kowal jeszcze, tak. Let's ride.
Let's ride. Dobra. Ogólnie tak jak patrzę, nie? No to wszyscy, którzy są w Atenach, mnie atakują, a ci Spartanie mnie nie atakują. No to chyba logicznie za kimś się opowiem, nie? Sprzedać bym chciał wszystko. Wszystko, co mam niezałożone, czyli to. A resztę pewnie będziemy rozmontowywać. I wszystkie te towary też. Dobra, git. Czy mogę coś ulepszyć? A tego nie mogę sprzedać. Czemu nie mogę tego sprzedać? Złotego nie da się sprzedać? A nie da się złotych sprzedać. A to lipa trochę. Mogę to teoretycznie ulepszyć. Tylko to mi coś da? Nic mi to nie da. Łuk mi fajnie wskoczy. Ale to jest w sumie... Nie ma sensu ulepszanie tego. A zobaczmy, czy mogę te złote itemy w takim razie rozłożyć, jeżeli już je mam. No, nie mogę. One sobie będą w ekwipunku na zawsze. No to też fajnie. Troszkę lipa. Tu nam jakiegoś gościa odkryło. 40... A, to papka jest w ogóle. Okej. Okay. Dobra, no to co? Trzeba iść za questem fabularnym kolejnym. Ostatni questik tutaj nam został. Kurde, nie, no nie będę tego robił. Ci są po mojej stronie, więc... Nie ma sensu. Dobra, przyzwijmy sobie konika. I zakończmy ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie oczywiście o kciuku, subie, dzwoneczku. Zapraszam na streamy, do linku w opisie. No i w następnym odcineczku wyruszamy z tej mapy. Dalej, na morze gdzieś. Zobaczymy, co nas dalej czeka. Trzymajcie się. Cześć.